tu jest taka droga, żeśmy jechali, tak. To kiedyś ta droga właśnie tak wyglądała. Fajne to podróżowanie i spanie na dziko, ale mam jeden problem. O, trochę trudny, ale... Bo takim minusem w Turcji jest to... Tutaj próbujemy odgruzować kolejną zablokowaną drogę do jednej z cudownych plaż. Normalnie straszne rzeczy tutaj widzę. Niedługo tu będzie jak w Chorwacji, że nigdzie nie będzie można na dziką plażę zjechać. No dobra, 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 zmieści się faktycznie. No jeszcze trochę tu. Okej. Stay, jeszcze chwilę, stay. Nie no, tutaj też wygląda, że normalnie jest zablokowane. Tak, akurat by tak nie spadły te kamienie, nie? Oh my god. Do you think we fit in here? Ale powinniśmy się zmieścić, nie? Chyba teraz, zaraz. A tego jeszcze dasz radę? Może ja ci pomogę jakoś? Może sprawdźmy tam dalej jeszcze. Idziemy sprawdzić dalej, bo tutaj jest jakoś tu zaskakująco szeroko. Tam jakieś wykopy, tam dalej widzimy, pracuje taki ciężki sprzęt, jakaś tam koparka, coś tam. A wiecie, jak tutaj byliśmy 1,5 roku temu, to nawet widzieliśmy właśnie, jak ktoś był oglądać, tam że się rozmawiali. Widać było, że z takim, wiecie, agentem nieruchomości, może to ktoś kupił po prostu. Najgorsze, że w dół jest parę kilometrów, to nie będziesz z buta lecieć, nie? Tam ta druga droga. No. O. Czy pozwolą nam przejechać przez ten ich cyrk? No właśnie. Ktoś coś kupił, a tam może jednak dalej jest jak było jeszcze. No tak, tu jest normalna droga już. Tu nie jest szczerze poszerzana. O, tu jest taka droga, żeśmy jechali. Ta. Tu kiedyś ta droga właśnie tak wyglądała. No to mamy ostatni zakręt. Tutaj sobie vanem nawet można się zatrzymać.
fragmencik. O, trochę trudny, ale nie. O! O! Afri boi się pływać i za każdym razem jest to samo. Tobi płynie daleko po patyk, a jak już jest przy samym brzegu, to ona próbuje mu ukraść. O, widzicie? Ona została przy brzegu. Tobi wraca. Za każdym razem. No i jest. Jeszcze jest. Jeszcze dla nas. Jeszcze możemy cieszyć się tą plażą. To jest do tej pory ulubiona plaża. Teraz nie wiem, czy to jest moja ulubiona plaża. Jedna z ulubionych, bo trudno jest wybrać, które z tych miejsc, które żeśmy odwiedzili tym razem, było najpiękniejsze. Każde z nich jest piękne na swój własny sposób. Każde z nich ma coś fajniejszego, ale coś innego już jest mniej fajne. Tak więc, no super, super, bardzo fajna. Jest bardzo duża, jest duża plaża, taka mniejsza plażyczka, taka zatoczka z tamtej strony. Można iść na spacer, można popływać, jest fajna woda. Woda nie jest tutaj tak krystaliczna, jak właśnie w tym poprzednim miejscu, dlatego mówię, że trudno jest wybrać, które miejsce jest jakby najlepsze, bo masz to, a w drugim miejscu coś tam. Nadal woda jest świetna, ale nie jest taka, wiecie, 10 na 10, jest taka 9 na 10, bym powiedziała, według moich standardów. Jak jest bardzo spokojne morze i spokojna woda, to widać tutaj fantastycznie, ale właśnie w tym miejscu woda często lubi nie być spokojna, bo jesteśmy bardziej na takiej otwartym morzu. No, jeszcze jedna taka fajna rzecz właśnie chciałam powiedzieć. Sami się z tego śmiejemy, bo lubimy być zawsze z dala od cywilizacji, ale blisko internetu. Więc tutaj też ta plaża spełnia te kryteria, bo tam na górze jest słup, tak więc mamy bardzo dobry zasięg, tutaj możemy pracować, możemy robić dla Was relacje, mogę zadzwonić do znajomych i trochę ich pownerwiać. No pięknie jest, no po prostu dla takich chwil warto żyć. Thank you.
Stay, stay, my zostajemy. Afri, Tobi. Tak, tutaj jest, uwaga, muszę tutaj, nie wiem, jak zawsze z tym ustawianiem. Tak, tutaj jest fajnie, że postanowiliśmy zostać trochę dłużej. I po prostu niedźwiedź pojechał po zapasy, po wodę, po mięso dla piesków. Bo to są rzeczy, które nie mogę aż nie wiadomo na ile zapasu zrobić, prawda? I skończył nam się internet. Tak więc tego się nie da. Właśnie jakby takim minusem w Turcji jest to, że my nie możemy załadować tego internetu online. Że ja muszę za każdym razem jechać do sklepu, żeby kupić internet. No niby jest tam aplikacja i można to zrobić przez aplikację, ale trzeba mieć tylko kartę kredytową i nawet ta nasza karta kredytowa nie działa, tylko turecką kartę kredytową. Nie wiem dlaczego tak jest ustawiony system, bo nawet tutaj to pokazywałam takiemu Turkowi, który dobrze mówił po angielsku i on mówił, nie, mówi nawet ja nie mogę załadować i idę do sklepu, tak więc to trochę lipa jest, nie? Że trzeba iść. No, tak więc zrobiłam sobie takie gniazdko. O, tutaj pod skałką. I sobie po prostu siedzę, prawda? Jak na wakacjach. No, tak sobie siedzę. A chciałam Wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Taki mój patent na muchy. Tak więc uwaga. Jak nigdy mam spodnie. Widać? O. Jak mnie oglądacie dłużej, to wiecie, że ja zawsze chodzę w sukienkach i faktycznie uwielbiam chodzić w sukienkach, nie lubię za bardzo w spodniach, ale tutaj w Turcji są takie muchy, które strasznie gryzą i wiecie co, one wyglądają zupełnie jak nasze polskie muchy, takie niepozorne, nie jak jakieś końskie muchy, wyglądają jak nasze polskie muchy, ale strasznie France gryzą i one gryzą tylko po nogach. Ja nie wiem, po prostu o co chodzi, ale to już żeśmy poprzednimi razami, jak żeśmy byli, to też nas po prostu z niektórych miejsc normalnie wygoniły, po prostu piękne miejsca, ale po prostu no nie szło wytrzymać, tak te muchy w niektórych miejscach są takie upierdliwe i wiecie, no po prostu gryzą strasznie, no po prostu gryzą, no. No, wprawdzie po nich nie zostaje tak jak po meszkach na przykład, nie jest to, że ileś tam dni cię swędzi, to już potem nie swędzi, tylko ten moment ugryzienia jest bardzo bolesny i tak tam z pół godziny powiedzmy, taki dyskomfort, ale boli bardzo, tak więc no mało to jest przyjemne. I wiecie co, one właśnie nie gryzą przez ciuchy. I dlatego jak już żeśmy jechali tym razem, to ja już po prostu robiąc zmianę tam, wiecie, ciuchów, prawda, co zabieram, co zostawiam, co trzeba dokupić i tak dalej, to właśnie szukałam takich spodni. Kupiłam sobie właśnie takie fajne spodenki z takiego cieniutkiego materiału, takiej cieniutkiej bawełny. Niedźwiedź ma takie lniane, sobie kupił spodnie i po prostu jak mamy te długie spodnie, no to jest luks, no nie gryzą po nogach, tak więc jak będziecie się pakować do Turcji, a myślę też, że może i w innych krajach, warto mieć właśnie też takie bluzkę z długim rękawem, spodnie z długimi nogawkami, jedną parę, nawet jak jedziecie do krajów, w którym jest bardzo gorąco, bo może się przydać. Taki długi rękaw nawet też się przydaje, żeby ochronić przed słońcem, żeby nie być ciągle taki na słońce nastawiony, bo nawet jak lubicie się opalać, to po paru dniach możecie stwierdzić, że już macie dość tego słońca, więc nie zapomnijcie takie rzeczy zapakować. A wiecie, czym różni się mucha od męża? Mucha jest upierdliwa tylko w lecie. Jeśli Wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy. Fajne to podróżowanie i spanie na dziko, ale mam jeden problem. Ano, po prostu takie delikatne rzeczy jak moje okulary. Już po prostu, już jak byłam w Turcji, to wymieniałam, bo miałam pobite. Potem zawsze one mi gdzieś spadną po prostu, wiecie. I pewnie w domu jakby spadły na dywan, to by się nic nie stało, że my jesteśmy, o, zawsze spadnie na jakiś kamień, na coś tam i ciągle są scharadane i tak szybko po prostu. Teraz w Rumunii wymieniałam szkła, już nawet nie nagrywałam, bo mówię, już tyle tam nagrywałam, jak w Afryce wymieniałam
I ja mówię, to tego, to już nawet nie będę nagrywać, że w Rumunii sobie tutaj wymienię te szkła. I normalnie, słuchajcie, no miesiąc czasu i znowu mam takie potłuczone. Ja nie wiem, oni to też teraz chyba robią jakieś takie... Kiedyś to mi się wydawało, że to szkła były ten... Jakieś takie bardziej ten... Teraz to robią z takiego plastiku, to jest fajne, bo to jest leciutkie, ale ten materiał nie jest taki twardy, wiecie o co chodzi. Po prostu bardzo łatwo go jest uszkodzić, no. No i wkurzona jestem. Ale to nic, słuchajcie, bo wkurzyłam się jeszcze bardziej, bo wypadek miał też mój telefon. I też spadł i po prostu spadł z tej naszej półki, na którą go zawsze kładziemy nad stołem i po prostu akurat musiał tak upaść, że upadł na jakiś kamień i zbiło się ten jeden z obiektywów, no. I to jest ten mój master, nie? Ten taki najważniejszy, którym ja nagrywam i po prostu zaraz mnie szlak trafił, ale no stwierdziłam, że dobra, jesteśmy w Turcji, tu wszystko tanio, to trzeba poszukać i sprawdzę. No i faktycznie znalazłam. Znalazłam serwis Samsunga w Antalii i tam poczytałam sobie też opinie i tak dalej, ile to będzie trwało i tam wszyscy pisali, że w 2 godziny. Ja myślę, to aż niemożliwe, żeby w 2 godziny, bo czy akurat będą mieli taki model, nie? Taki, wiecie, no po prostu jest tyle tych różnych telefonów, to nie jest stary telefon, właśnie wręcz jeden z nowszych, ale jednak no, czy mają na pewno na miejscu, nie? Czy nie trzeba będzie zamówić i czekać, ile czekać? No i pojechałam tam, oni popatrzyli, powiedzieli, że owszem, mogą to zrobić, ale wymieniają całą tą pokrywę z tymi wszystkimi, nie da się jakby tego jednego. I koszt 1800 lira, więc... Chyba niedźwiedź wraca. Dobra, potem wam powiem. Wraca niedźwiedź z opałem do kominka. Nie ma darmowych przebiegów. Jeszcze skończę tylko szybko, że naprawiłam ten telefon, tą szybkę zbitą bez problemu i faktycznie w 2 godziny telefon był do odbioru, więc jakbyście jechali, właśnie nieraz ktoś mówi, czy się nie boisz jechać tam, czy się samochód nie zepsuje, to właśnie super, niech się psuje w Turcji albo w jakimś takim kraju, bo tutaj wszystko załatwicie dużo szybciej i dużo taniej. A tutaj proszę, mam nowy model tureckiego auta terenowego. Tutaj jest taki kawałek, ten ostatni tej drogi, którą widzicie, gdzie to my nawet żeśmy tak delikatnie mówiąc srali w gacie, bo tam jest no takie po prostu uszkodzona droga przez wodę, takie urwisko. A tutaj proszę pięknie, osobóweczką można sobie wjechać. O. Tutaj właśnie jest fragment tej drogi, gdzie tu są wertepy, których pewnie nie widać na filmie, ale musicie mi uwierzyć, że tu jest tak, o, naprawdę. I tutaj po prostu obsunęła się droga. Widać? No, tak więc jest po prostu wąsko. Trzeba uważać, no, żeby dobrze najechać, bo na przykład tutaj jakby tak ktoś za szybko jechał, to tutaj ta szerokość jest tak o tyle, o ile żeby się zmieścić samochodem i tu mogłoby by wpaść koło, no i można by było tam spaść, prawda? Tak więc, no, nie, że jest super niebezpiecznie, ale tak wiecie, no, trochę dla niewprawnego kierowcy to może być tutaj problem, żeby przejechać, ale tureccy kierowcy są bardzo dobrymi kierowcami, co udowadniają na każdym kroku. Mogę wam jeszcze przedstawić motory crossowe.
tureckie krosowe motory. Proszę bardzo, piękny model. Tutaj gościu nawet zostawił kluczyk w stacyjce. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w Turcji jest bardzo niska przestępczość i jak widać, nikt nie ukradnie. Proszę, tutaj pięknie sznureczkiem związany. No. I jeździ? Jeździ. A tam dalej trochę nowszy model, to już taki na wypasie. Nowa zabaweczka niedźwiedzia nazywa się Big Boy i bardzo polecamy, prawda? Niedźwiedź mówi, że po prostu miał wiele urządzeń, ale jeszcze nic. Mucha mnie gryzie. Następna, jejku. Au, gryzą muchy. Niedźwiedź miał dużo różnych piłek, ale mówi, że tak jak tatnie, to po prostu jeszcze nic nie cięło, więc to jest wydatek, który się opłaca, bo to nie należy do najtańszych rzeczy. Dostaliśmy rybki. Przyjechali tutaj łowić tacy rybacy, nurkowie. No. Wiele nie złowili, ale podzielili się tym, co udało im się złowić. Och, tu już mi się jakaś mucha. Siosio, mucha. Znowu wielki remanent. No niestety, raz na jakiś czas trzeba. No i powoli też przygotujemy się do przekroczenia granicy między Turcją i
Iranem. Tak więc może pamiętacie taki film Przekraczanie granicy w Maroku? No, z pamiętnika przemytnika. Może ktoś pamięta ten odcinek, jak wjeżdżaliśmy do Maroku. No i historia lubi się powtarzać, więc te wszystkie flaszki, które żeśmy nakupowali, tutaj nasze ulubione wino, teraz gdzieś trzeba pochować, bo wjeżdżając do Iranu nie można ani alkoholu wieźć, ani znowu tego nieszczęsnego drona.